Witajcie serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiaj takie zdanie. On nie wiedział, co ma robić. I tu bym chciał, żebyście użyli czasu przeszłego preteritum. Tak, czas przeszły prosty. On nie wiedział, co ma robić. Zdanie niemieckie. Puste miejsce. Nicht was tun sollte. On nie wiedział, co ma robić. I teraz w tym pustym miejscu ma być. Może weiß. Weiß nicht was tun sollte. A może wusste. Wusste nicht was tun sollte. A może wissen. Wissen nicht. A może weißt. Weißt nicht, was tun sollte. Która wersja będzie prawidłowa, jak myślicie? Oczywiście. Wusste. Wusste to jest czas przeszły, czasownika wissen. Przy czym chcę tu zaznaczyć, słuchajcie, że czasownik wissen jest bardzo nieregularny. Ponieważ on normalnie w słowniku, jest to czasownik, który w bezokoliczniku brzmi wissen. Natomiast w odmianie w czasie liczby pojedynczej ja wiem, to jest ich weiß. No? Czyli jest pytanie, gdzie jest wissen, gdzie jest weiß. To są różnice przecież, nie? A w czasie przeszłym to jest wusste w preteritum. A w perfekcie, jak już mówimy, ich habe gewusst. Ja wiedziałem. Bardzo ważny czasownik, bardzo praktyczny, codzienny. Dobrze go znać. No to wszystko. Dziękuję, do kolejnego vloga. Hej.